Ola Koźlak, a ze mną jest chyba najbardziej pokrzywdzona osoba dzisiejszego dnia, Dzik. Siemano. Powiem tak, może nie pokrzywdzona, bo już zastępstwo jest, ale też jest opcja, że będziemy się, powiedziałem Ratajowi, że możemy się napierdalać nawet na wózkach inwalidzkich, nie? Jak chce, nie? Bo ta walka to jest kurwa... Ty jesteś nastawiony bardzo na tą walkę, nie chcesz jej odpuścić? No nie. Nawet, że będziemy jeździć albo wokół oktagonu na wózkach inwalidzkich, albo na szczepią i będziemy świadować, nie? I kto jest już twoim przeciwnikiem następnym? Jeszcze nie wiem, bo to nie jest potwierdzone, dlatego mówię, że Rataj chce się bić. Robimy wszystko, żeby do tej walki doszło, choć... Patrząc na jego nogę, nie wiem, co tam się stało, nie wiem, może medycy nie wiedzą, co tam się stało, wiesz, dopóki nie pojedzie do szpitala, nie zdrowią, ja też, dopóki, jak złamałem rękę, też chciałem bić, no ale pojechałem do szpitala, lekarz mi powiedział, że jestem chyba, jebnięty, że chce się bić z takim czymś i nie ma opcji, dlatego zaraz lekarz niech to oceni i lekarz stwierdzi, czy może się bić, czy nie? Ty jak już zobaczyłeś, że coś się stało z nogą Rataja, pomyślałeś sobie o kimś, z kim mógłbyś się zmierzyć? Mówiłem, miał być do walki wcześniej przymierzany, był Żółw TV od Avalone. No i mówię, że nie ma problemu, nie? Że jak chcę, to nie wchodzi, bo ja też nie przygotowałem się w ogóle, tylko fizjo, siłownia. I chciałem bardzo, żeby do tej walki doszło, dlatego nie chciałem tych krzywdy zrobić. No i tak wyszło, nie? No właśnie, ty, jak masz walczyć, to albo ty masz kontuzję, albo teraz twój przeciwnik, czy ty masz ewidentnego pecha, jak ty to widzisz? Tu jest jakieś takie fatum mocne, nie? Fatum mocne nad tą walką czuwa. Nie wiem, co by się stało, jakbyśmy się bili, bo może by coś się stało, jakbyśmy się bili razem. Chuj to wie. Ale no, na ten moment, mówię, jak będę miał zastępstwo, to nie ma problemu, czy z Ratajem na wózku inwalidzkim też nie ma problemu, nie? A oprócz Żółwia jeszcze masz kogoś takiego? Nie wiem, co federacja zaproponuje, wiesz, ja w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, po prostu nie wiem, nie mam jakby tak złej krwi z kimś, żeby, wiesz, żeby go teraz wywoływać, dlatego jakie pomysły będą, nie? Czekam na pomysły i tyle, no bo to się stało, ile? 5 minut temu. A jak chodzi o twoje przygotowania, robisz wagę głównie i jak ci to idzie? Waga już zrobiona była, nie? Stówkę miałem zrobić, to była moja najgorsza walka, bo ja kocham słodycze, naprawdę kocham słodycze, codziennie z jedną czekoladę średnio. Sobie lubię zjeść żelki, ja kocham słodycze, po prostu wszystkie. I powiem szczerze, to była moja najgorsza, żeby odstawić słodycze i zrobić tą wagę, bo u mnie jest tak, że ta waga się trzyma dosyć wysoko, ale nie tyję, nie? Jak jem obojętnie, co jem, nie tyję. A tutaj, ale żeby chudnąć, to musiałem mniej jeść, nie? No i musiałem odstawić sałatkę z kurczakiem, jakieś rzeczy, musiałem odstawić słodycze, dużo wody pić. No i zrobiłem tą wagę, nie? No i waga zrobiona, wszystko zrobione i... No i nie ma przeciwnika. Ale no mówisz, że on jest, czyli w końcu jak jest po prostu niepotwierdzony? Niepotwierdzone, nie jest na razie nic potwierdzone. Rataj niech jedzie do szpitala, Rataj chce się bić, tak mówi. Dlatego niech jedzie do szpitala, niech go ocenią, jak pozwolą się bić nawet w butach bokserskich, wiesz, możemy nas zmienić, bo nie ma problemu z tym, nie? Jak chce się bić i da radę się bić, nie ma problemu, nie? A jak chodzi o twoje przygotowania, skoro nie trenujesz, to według ciebie umiesz się bić? Nie, według mnie jeszcze nigdy nie biłem w oktagonie. Byłem wcześniej... Powiedzmy, ja tak młody tam byłem, to takie bicie, a tak to nie trenowałem nigdy, no coś tam trenowałem dla siebie wcześniej, też nie przygotowałem w ogóle, tylko żeby wagę zrobić, żeby zejść siłowni, fizjoterapeuta głównie, bo pospinany mocno od siłowni i głównie na tym bazowałem, ale bardziej się siłowni chodziłem, klata, plecy, barki, nie? I tyle. Czyli ty bardziej fizycznie, że w sumie, niż typowo sportowe jakieś treningi. Tak, no ja sportu walki to nie trenowałem praktycznie nigdy dla siebie, tak żeby olubić czy coś, to... Nigdy, no to w takim razie, kto będzie jakby cię wspierał w dniu walki? Narożniku? Narożnik to na swoich znajomych, których serdecznie pozdrawiam i wiem, o kogo chodzi, ale nie będę wymieniał. Zobaczycie w dniu walki. Ja nie wiem, o kogo chodzi. No ty nie wiesz, ludzie też nie wiedzą, ale zaczą w dniu walki. Będzie w dniu walki, narożnik wyjdzie i będzie... Nie możesz zdradzić? Nie mogę, bo to będzie taka niespodzianka. Czyli szykujesz jakiś surprise? Surprise, no, delikatny. A te osoby są w stanie cię jakby zmotywować? No tak, jak nie będzie ten, jak nie będzie ogólnie walki z Ratajem, będzie zastępstwo, to Rataj będzie u mnie w narożniku, nie? Myślisz, że będzie w stanie? No tak, no będzie siedział na wózku i będzie mnie wspierał, nie? Czyli teoretycznie twój przeciwnik jest też twoim dobrym motywatorem. On mnie rozśmiesza, wiesz, on mnie motywuje do... On na mnie już tyle czasu to minęło, że nam nie wzbudza negatywnych emocji. Jak widziałem, jak on dzisiaj wychodzi z tym wąsem, on chce być śmieszny, z tymi okularami, kurwa szuka, nie wiem, dychę, jakby komuś spadła dycha i chce podnieść, a i nie widzi sceny, no to ja mówię, no nie wiem co powiedzieć. Czyli nie jesteś fanem jego humoru? Nie, no jest przyjebany dla mnie, konkretnie gość jest przyjebany. Nie będę obrażał ludzi, wiecie, chorych, ale no jest delikatnie coś tam... Nie,
coś tam nie gra. No dlatego mu dam perfum z mojej, jakby, mojego głównego sponsora wlory.pl, ale pusty, nie? Jak jego łeb, nie? Wydaje mi się, że ty zrobiłeś lepszy show w takim razie niż on. Znaczy, wiesz co, o show takie zrobił, to nie było co zrobić, bo to był początek konferencji, wręczyłem mu perfum. Szybko skończył. No właśnie, no to było 5 minut konferencji, leżeli, nic nie widziałem, no bo tam ochrona ich tam rozdzielała, no jak wstał, mówi, że noga ma skręcona, nie? Ja mówię, co pierdoli. Ja mówię, ja nie wierzę w to, nie? Naprawdę, nie? A czy humor ci trochę wrócił, bo ty na tym panelu byłeś po prostu przybity totalnie. No, powiem szczerze, że teraz, jak już wiem, że do walki dojdzie jakiejś, to spoko, ale siedziałem na tym panelu i byłem gdzieś indziej, nie? Myślałem ogólnie, bo ludzie do mnie pisali, patrzyłem w telefon, nikt nie wierzył, że coś się ogólnie odjebało, nie? Dlatego... A też, jak będziesz miał przeciwnika, tego teoretycznego powiedzmy, którym miał już jakąś walkę? Wiesz co, nie wiem, coś tam wiem, że ćwiczył jakieś walki, sporty walki? Ale stricte, czy już był w oktagonie? Nie. Czyli wy jakby... Ta osoba nie, ale nie wiem, kogo jeszcze będę proponować, bo nie wiem, czy on się zgodził, nie? Na razie nie wiem, czekam też, jak Kas już zejdzie z panelu, bo w sumie on tam załatwia to i dogaduje. Jak będzie dogadane, to... Wiesz, ja też bym chciał kogoś, wiesz, że nie jestem żadnym fighterem, tak jak mówię. Nie będę brał kogoś, kto, wiesz, to sobie nie do mnie sadził i 5 lat ćwiczy walki i, wiesz, kozak, nie? Ja po prostu mówię, ja jestem, wiesz, free fighterem typowo, nie ćwiczę praktycznie w ogóle walk. No i też na takim samym poziomie kogoś bym chciał na początek w ogóle być, wiecie o co, to jest pierwsza walka. No właśnie, czy nie wolałbyś jakby wyjść z kimś na tym samym poziomie, że oboje jesteście debiutantami, bo Rata jednak ma to doświadczenie i on teoretycznie tą głowę mógłby mieć lepszą, bo jak też w sumie na tej konferencji w ciebie uderzały jakieś te komentarze ludzi po tej sytuacji, bo jak patrzyłeś w telefon. Znaczy nie, to pisali do mnie moi znajomi. Moi znajomi do mnie pisali. No ale byłeś przybity, jakby trafiło to do ciebie, nie? No przybity byłem tym, że no, ten debil skręcił nogę, nie? W zasadzie, nie? Ale tam ja to mam, wiesz, ja tam mam w dupie, co tam ludzie gadają, czy coś, ja to w ogóle nie śledzę w ogóle tego. Czyli ale... mental masz dobry. No, kurwa, kobieta, ja byłem w Warsaw Shore, także... To jest wielka lekcja życia, tak? Tam było tyle hejtu, że nie wiem, co by ci miało przygnieść, wiesz co ci? Okej, okay, no to ja ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ty będziesz miał tego przeciwnika i że będzie szybko ogłoszony. Tak, dziękuję ci bardzo za wywiadzik. Dziękuję bardzo.